Kierowniku, tutaj lata mijają, ale na tym stadionie zupełnie nic się nie zmienia. Nic się nie zmienia. Jak w Ekstraklasie za Ludwika Sobolewskiego, tak i teraz. No ale w sumie nie najgorsze warunki, szatnia spoko, duża. Szatnia bardzo duża, przestronna, może troszeczkę lekko pamięta PRL, jak cały jej stadion, ale warunki znośne, naprawdę szatnie. Warunki nie powinny przeszkadzać w wygrywaniu. Oczywiście, że nie. Nigdy nie przeszkadzają. Kwestia podejścia. Dzisiaj znowu na czerwono już. Dawno nie było czarnych strojów. Nie było, aczkolwiek no tutaj to była do przewidzenia, że będziemy na czerwono, bo Katowice albo mogą wystąpić na żółto lub na czarno, więc tutaj na pewno, aczkolwiek jestem ciekaw, szczerze, bo to jeszcze nie jest ustalone meczu ze Skrą, bo Skra w swoich domowych meczach gra na czerwono, a są u nas gospodarzami, więc zobaczymy, ale myślę, że zagramy jednak w swoich barwach na swoim stadionie. Bo na czarno to byłby pierwszy mecz u siebie. Tak, na czarno byłby to pierwszy mecz u siebie, no ale niestety tutaj przepisy mówią jasno, że to gospodarz wybiera stroje, a w tym meczu gospodarzem jest Skra. Który to już raz na Giekrze? Proszę pana, ostatni raz jak tu byłem, to mam złe skojarzenia, bo odchodził wtedy na emeryturę sędzia Jargus. O Boże, to były lata 80. I... Nie, no przesadziłem, 80 czy 90. I było dobrze, ale tutaj kibice mi zrobili psikusa, bo taki pręt rzucili nam wtedy między i uszkodzili mi przewód mosiężny, ale daliśmy radę. Ale poszło to do protokołu. Ja myślałem bardziej, że to był Jan Furtok, Marek Koniarek może jeszcze. Koniarek też. U nich jak boisko? Bzdury. Bzdur? Bardzo dobrze przygotowane. Nie ma na co narzekać? Tylko grać. Jak na taką porę roku, że niedawno śnieg leżał, to jest okej. Okay. Który raz na tym stadionie grałeś już tu? No już parę razy było, ale dokładnie nie powiem. Dobre wspomnienia, czy różnie to bywało? Gdzieś tu bramkę się strzeliło tak, że gdzieś tam jakieś... Zawsze było ciężko, tu kibicowsko. Dzisiaj jest też będzie ciekawie. Dosyć głośno, także jest fajna atmosfera zawsze. No ostatni raz graliśmy też. Było bez naszych kibiców, ale była taka atmosfera nienawiści trochę. No na pewno, także... My 12 lat czekamy na zwycięstwo tutaj, także... Dobry moment, dobra pora. Się zapowiada ciekawy mecz, energetyczny, jak to trener powiedział na konferencji. Not so big stadium? No the stadium, but the pitch. Yeah. Pitch is maybe it looks like small because it's closed. Yep. Old stadium, but nice, huh? Yeah, with old fashioned, but old fashioned, it remembers sure. Big moments of this club. Was it big, yeah? We will have also support from our fans. Yeah, that's they nice. They will sit here today. Yeah. So, yeah, it can be good. Yeah, I hope so. Yeah. And what about last game? Some good moments for our team. Yeah. It was really important that we came back after 1-0. Yeah. Showed character and yeah. It was a good game, I think. A bit unlucky with the goal. It was just one shot. But yeah, it happens. But we came back and that's all that matters. You made some second assist. Second assist. Yeah, I was a bit lucky there. I missed the ball almost. And then luckily I touched the ball before I hit him. So it was no foul and we scored a goal. So in the end it was perfect then. Yeah, but you know, football is also about a little bit of luck. Yeah, we were not so lucky the last games. The other teams didn't have many chances and scored from two times from almost 30 meters shots. So, yeah, we need to have a bit of luck as well, and we deserve it, I think. Cause dzień dobry, Terpił. Witam. Jakie to uczucie słyszeć swoje nazwisko skandowane przez kilkanaście tysięcy osób na Widzewie? Bardzo pozytywnie. Naprawdę, no atmosfera jest topowa na stadionie, także miło było to usłyszeć pierwszy raz i mam nadzieję, że nie ostatni. Po trudnym początku przyszedł dobry moment. Wiadomo, że początki generalnie bywają trudne, więc czasem trzeba trochę czasu, żeby się zaklimatyzować, no ale już chyba czujesz taktykę, czujesz grę, już... Wdrożyłeś się w to wszystko? No dokładnie, początki były trudne, także trzeba się po prostu wdrążyć w ten rytm treningowy, meczowy i zgrać z chłopakami lepiej i z czasem będzie jeszcze lepiej niż jest teraz. A ty Radziu, jakie wspomnienia z tego stadionu? Nie,
no nie są najlepsze, aczkolwiek też nie najgorsze. No ale wiesz, to jest historia. Dzisiaj jest dzisiaj i zobaczymy, co to dzisiaj się wydarzy. Nie? Dzisiaj na ławce ponownie zaczynasz? No dzisiaj znowu na ławce, ale no czekamy na swój moment i wiesz. No, ale ostatnio dobre wejście. Może powiedzieć wejście smoka. A tam wejście smoka, no wiesz. Koledzy chcą, żeby im pomóc na boisku, no to ja też robię wszystko na treningach. Wyszedłem, no i wiedziałem, że nie ma dużo czasu, no gdzieś tam trafił mi się ten rzut wolny, podłożyłem się, no i fajnie, że tak się odbiła i Pawłoś mógł dobić i wygrać. Chyba dużo na treningach poświęcasz czasu na te wolne, stałe fragmenty? Wiesz co, ostatnio mniej, ale cieszę się, że siedzą i... To może właśnie w tym jest klucz, że im mniej czasu poświęcasz, tym troszkę więcej takiego luzu i lepiej to idzie. Wiesz co, nie no... Jak gdzieś... za bardzo chcesz, to wiesz, też może być gorzej. Nie no, gdzieś na początku chciałem sobie tak bardziej ustawić, nie? Gdzieś celownik, szukałem takich odpowiednich rozwiązań, no i myślę, że znalazłem i po prostu nie chcę tego zaburzać. Czyli dzisiaj jakiś stały fragment w drugiej połowie i możliwe, że ty przy piłce. Kurde, wiesz co, no nie chcę, żeby mnie tylko ludzie kojarzyli z stałych fragmentów. Mam nadzieję, że jakaś akcja, jakiś strzał jak na 100 milu, zobaczymy, no czas jakiś pokażę. Gol przeciwko Anglii. No, coś bym z chęcią, wiesz, przytulił tu jakąś bramkę, asystę i zwycięstwo najważniejsze. Jest jakaś kolejność bicia wolnych ustalona, czy to tak spontanicznie? Nie, wiesz co, no jest po prostu, są osoby wyznaczone, ale kto się czuje najlepiej w danym dniu, ten bierze piłkę i no i chce strzelić. Jeden duży plus, nie wieje od pleców, to jest zdecydowany pozytyw. Nie, bardzo duży pozytyw. Oby tak dalej było, tak? Przez całe 90 minut. Aczkolwiek co chodzi o spotkanie, to myślę, że też po niedzielnym meczu no, będziemy się chyba cieszyć. No to miejmy nadzieję. Ja się tak patrzę, że perspektywa naprawdę niczym ze stadionów z najwyższego poziomu rozgrywkowego, bo naprawdę wysoka ta trybuna i kamerom chyba wygodnie tu operować. Coś jak u nas chyba, to można by powiedzieć. Aczkolwiek tu jest troszeczkę, chyba mi się wydaje, dalej do linii, tak? A powiedz mi, bo... Siedzimy dalej od boiska. Bo kibice tego nie wiedzą, bo czasami fani narzekają troszeczkę, że wiesz, tak perspektywa jest daleka, ale może ujawnijmy, że materiał, który ty przygotowujesz, służy też sztabowi szkoleniowemu. Jak szybko ty w ogóle musisz go przekazać drużynie tak naprawdę? Materiał przekazywany jest od razu po spotkaniu. Trener podchodzi do mnie, bierze kartę i sobie zgrywa, tak? Także analizują już, mogą już analizować to, co się działo na boisku w drodze do domu, tak? No właśnie, bo to też jest dla kibica coś nowego, bo ktoś pomyśli, dobra, wsiadają do autokaru i idą spać tak naprawdę, a tu już... Nasi trenerzy to już analiza. Tak, analiza jest i oni już sobie jak gdyby pokazują sobie skróty, łapią sobie, malują, czy nie wiem, jakie tam sprzęcie mają, ale po prostu sobie zaznaczają te spotkania na boisku, w którym by chcieli coś piłkarzom przekazać, tak, co źle robią, co robią dobrze. Warto wspomnieć o tym, że jednak czuć tutaj historię i patrząc na rywali w pierwszej lidze, no to mamy do czynienia z jednym z najbardziej renomowanych przeciwników. To znaczy tak, no, jak się przygotowywałem do tego meczu, no to jest ciekawe spotkanie na pewno, spotkanie z historią, spotkanie z takim elementem dodatkowym, kibicowskim. Mam nadzieję, że po prostu dzisiaj na boisku przede wszystkim będzie fajnie, będzie emocjonująco. Ja się na to nastawiam. Chyba się każdy na to nastawia, kurczę, kto by nie chciał dobrego futbolu oglądać, a jeszcze z tej perspektywy, z tym widokiem, plus jeszcze dorzucimy 22 zawodników na placu gry. Oby było super. A jako komentujący ostatni mecz Widzewa, też z GKS-em, ale tym Tyskim, widzisz dzisiaj duże podstawy ku optymizmowi przede wszystkim, że tutaj będzie dzisiaj dobrze? Ja czułem, że coś drgnęło, w sensie miałem taką chwilę zastanowienia, czy faktycznie my gramy dużo lepiej niż we wcześniejszych spotkaniach, kiedy oglądałem mecz z GKS-em tych, ale potem przyszła druga połowa i widzewiacy mi udowodnili, że tak, gramy lepiej niż w tych wcześniejszych spotkaniach, więc dzisiaj to już będzie chyba tylko lepiej, więc ja liczę na więcej i powiem nieśmiało, najwyżej to wytniecie, że zagramy tak jak na jesieni i to będzie drugie nasze najlepsze spotkanie Fortuna pierwszej lidze i nie zdradzaj, co ja napisałem w naszym typerze. Tak, mamy typera. Nie postawiłem na zwycięstwo Widzewa tak wysokie, tak pewne, natomiast chciałbym, żeby Widzew tak zagrał i myślę, że stać Widzew na to. Bardzo miło zobaczyć trenera tutaj w dobrym zdrowiu, widzę w humorze, chociaż jak pan powiedział mi przed chwilą, no drużyna Widzewa trochę pana zawiodła na wiosnę. Ja byłem pewny, że po tym impasie w tych pierwszych meczach z dużą przewagą i potem nagle krach. I ciągle się zastanawiam, co jest powodem.
No ale mi się wydaje, że ma jeszcze przewagę, bo tam korona jest groźna, marka jest groźna. Chociaż aż to są jeszcze te dodatkowe mecze, ale nie widzę, że się zajął drugie miejsce i nie wiem, jak no, powiedział mi pan, że chodzi pan na Górnika Zabrze i tam już wszystkim pan obiecał, że widzę, że awansuje. No i co teraz? No to mi dokuczają, nie? Ale mi się wydaje, że będzie dobrze. Jestem pełen optymizmu, że to... Nie no, my liczymy na 3 punkty, bo korona teraz wygrała i ma teraz tylko punkt straty, no tak, więc... Oni też tam walczą o utrzymanie, tak? Nie, już chyba jest już dobrze, ale proszę powiedzieć, bo kibice Widzewa no doskonale pamiętają mecze z pana udziałem na ławce trenerskiej, no ale nie wiedzą, być może nie pamiętają jakby epizodów w GKS-ie Katowice. Proszę powiedzieć o swojej pracy w GKS-ie. Jest sytuacja taka, ja mam tu wycinek gazety, Gieksa awansowała do pierwszej ligi i ja wtedy byłem, i wynik był 0-0, aha. Mam taki właśnie wycinek, bo ja przez wszystko mam dokumentowane, proszę pokazać. Wszystkie ten, widzę w Katowice, aha, zrobimy zbliżenie, 0-0. Aha, to jest skan. I trenerem GKS-u był ojciec Roberta. Aha. I w zasadzie jak ja odchodziłem z GKS-u, no były te solidarnościowe różne ten, że wszystkich nas zwolnili ten. I wtedy ja miałem możliwość oferty do Widzewa. No, aha. Nie miałem pracy, mówię, jadę. Ale wezwał mnie jeszcze Dziurowicz, ich prezes. I tak rozmawiamy. I mnie się pyta, co ja bym zrobił na jego miejscu. Jeżeli chodzi, ja mówię, panie prezesie, drużyna GKS-u jest przygotowana, wystarczy tą lokomotywę pchać i wejdą do tego. A kto? Góralczyk i Nowak. Aha. Nowak był u mnie tym kierownikiem, a jego ojciec był u mnie trenerem. Znał wszystkie moje ten, będą powtarzać dużo weź i weszli. Także też moja zasługa. No i wicemistrzostwo Polski udało się zdobyć. Tak, to trochę wcześniej, nie, to później. Aha. Później, bo ja byłem, była sytuacja taka, że ja byłem po spadku. I prezes Dziurowicz mówi, daje panu 2 lata na to, żeby myśli weszła. My się w ogóle w pierwszym tenu, byliśmy na trzecim miejscu. Sytuacja jeszcze była taka, wszyscy my się dostali wypowiedzenia, no ja też, no, cała drużyna. I była tragedia, no bo zawodnicy z czego mają żyć? Ja musiałem prowadzić trening jeszcze, jeszcze tam gdzieś 1,5 miesiąca, 5-6 meczów było do tego. No ja mówię, wierzcie, że musi to się wszystko poukładać i zmienić. Musicie grać, musicie trenować obojętnie, co z tego wyniknie. I grali. I trzecie miejsce wtedy. Pozdrawiam wszystkich kibiców, bo zawsze podziwiałem na każdym meczu, jak ja byłem w Widzewie i nawet teraz, kiedy Widzew grał w niższej klasie, zaczynał od tej trzeciej ligi, było zawsze te 15-17 tysięcy. I z tego punktu widzenia Widzew musi grać do ekstraklasy. Dawaj, dopytam jeszcze o dzisiejszy mecz, bo mieliśmy mecz z GKS-em Tychy, no chyba opadło trochę ciśnienie, udało się wygrać, przerwać tą niezbyt dobrą pasę, no a dzisiaj kolejny trudny mecz znowu zespół ze Śląska. Tak, no my już widzieliśmy te symptomy wcześniej, no meczu z Legią, tak jak rozmawialiśmy trochę, że mieliśmy niewiarygodnie może, bo też niewiele osób oglądało ten mecz, ale te symptomy były dobrej gry już wtedy. No wykonaliśmy kawał pracy przez te 2 tygodnie, żeby może wykonać krok wstecz, wrócić do takich podstaw, na których się skupiliśmy i to przyniosło, bardzo się cieszę, efekt w meczu w weekend, natomiast dzisiaj no, chcemy kolejne 3 punkty, no bo musimy cały czas odskakiwać od tej grupy pościgowej i nie ukrywam, że dzisiaj na te 3 punkty bardzo liczymy. Kolejny energetyczny mecz przed nami, ale my jesteśmy do tego przyzwyczajeni, oni muszą to wytrzymać. Wszyscy tak jak ostatnio
odpowiedzialnie, ale pewny siebie przy piłce i za agresywnie, kiedy trzeba iść wysoko, to idziemy, ale kiedy trzeba stanąć niżej, to każdy się słucha i każdy odpowiedzialny, tak jak ostatnio. Dawaj, kto wygramy? Dobrego meczu? Pamiętajcie, to jest nieważne. This is not important, ok? Focus, focus on the game. Hej, mamy, focus on the game. Skupieni tylko na tym. Ostatnie usłyszeliśmy wygrywa Wicebóz, hej, tak się bawi, wygrywa Wicebóz, hej, tak się bawi, wygrywa Wicebóz, hej. Widzę, 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 wid
ostatnio mecz! Widzę! Tu! Widzę! Tu! Widzę, widzę, widzę! Gratulacje za to, że przyjechaliśmy tutaj grać na naszych zasadach. To był naprawdę wymagający przeciwnik. Widzieliśmy, jak się zderzyliśmy, ale bardzo dobrze trzymaliście emocje, bardzo dobrze taktycznie. To był naprawdę dobry mecz. Powiedzieliśmy sobie, w niedzielę zapunktowaliśmy raz, dzisiaj środa, punktujemy drugi raz. Mówiliśmy, mamy mega dobry tydzień. W niedzielę gramy ze Skrą, idziemy po kolejne punkty. Dawaj, panowie. Brawo!